Siemanko, z tej strony Springman, Gildia.org, DCS World 2.5, grupa CSR. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać według mnie najbardziej efektywną, względnie bezpieczną technikę lądowania w strefie gorącej, bądź gdy mamy potrzebę szybkiego przyziemienia śmigłowca, zrobienia co mamy do zrobienia i oderwania się ze strefy lądowania, ewakuacji lub cokolwiek. Zawrócimy teraz w stronę farbu z powrotem. Nabieramy cały czas prędkości, gdzieś tam trzymając powyżej tej setki, żeby było wiadomo, że faktycznie da się wytracić tą prędkość. Teraz sposób podejścia będzie wyglądał następująco. Przelecę nad farbem, tam gdzie są te nasze ciężarówki, zaopatrzenia, Humvee, paliwa i amunicji. Nad nimi wykonam skręt w lewą stronę, kopając w lewy orczyk, jednocześnie odciągając do siebie drążek sterowniczy i resetując trim, co da mi bardzo fajny zawrót o 180 praktycznie stopni z wytraceniem w bardzo krótkim czasie na małym odcinku prędkości. Jednak trzeba pamiętać, dużo przy tym się zyskuje wysokości, tak? Ale jest to względnie bezpieczna forma szybkiego lądowania. Przystępujemy do tego, lecimy, są ciężarówki, skręcimy trochę w lewo. Uwaga, kopnięcie lewym orczykiem, odciągam do siebie reset trymu. Bawię się kolektywem, w dół, wyhamowany, kolektyw w górę, lewy orczyk, kontrujemy, stabilizujemy lot i lądujemy za ciężaróweczkami. Już na spokojnie, bez żadnego tam spinania się. Po co? Myk. Proszę. Jak dla mnie najbardziej efektywny sposób lądowania w strefie gorącej, gdzie musimy to wykonać w bardzo szybki sposób, jak najkrócej, żeby nam to zajęło, nie wytracając przy tym prędkości, żeby nie być łatwą kaczuszką na niebie dla wroga jednostek. Dzięki wielkie za uwagę i polecam się na serwerze Gildii. Jeżeli ktoś będzie chętny podćwiczyć, zapraszam. Siema, nara, Spring Out.